11. No to 10, tak. 11. A za drugim razem, jak już pojechałem, to udało mi się wygrać te mistrzostwa i to była przepustka, że mogłem pojechać na mistrzostwa świata. Do lat 10 to były moje pierwsze mistrzostwa świata na Węgrzech. Ja miałem 5 lat, chyba jak tata mi pokazał zasady, jak się gra. No na początku wiadomo, z tatą w domu, z dziadkiem, no ale to było tak amatorsko, a dopiero później się zapisałem do klubu, tak jak wy jesteście w klubie, no to mogłem właśnie z rówieśnikami rywalizować, tak jak wy gracie między sobą, no to ja też mogłem pierwsze turnieje, pierwsze kategorie zdobywać, no i tak po malutku się wciągałem, a jaka forma treningu, no słuchajcie, no szachy, jak wiecie, są tak bogatą grą, tyle różnych możliwości, jest debiut, gra środkowa, gra końcowa, tyle tego jest, że trzeba jakoś wszystkiego po trochu robić. Ale najważniejsze, żebyście to lubili, to co robicie, jeżeli was to cieszy, to jest najważniejsze. 15 minut treningu takiego, że sami otworzycie książkę i chcecie, jest bardziej owocne niż 2 godziny robicie dla kogoś. To jest najważniejsze. I to czasami na najwyższym poziomie rzeczywiście, jak takie niuanse decydują, to takie rzeczy się zdarzają, że wydaje się, że masz dużą przewagę i masz ją, tak? A przeciwnik siedzi pewnie, to tracisz tą pewność siebie. Proszę pana, a co pan poleca tak na D4 czarnymi? O, no i proszę, to jest konkretne, już przechodzimy na szachy. W końcu jakieś poważne pytanie. Tak jest. D4 czarnymi. Co polecam na D4? Przede wszystkim polecam taką regułę, żeby starać się grać jak najwięcej wariantów, jak najwięcej debiutów. Oczywiście to jest trudne, żeby się nauczyć, ale z punktu widzenia takiego, żeby się rozwijać, to jest o wiele lepsze, bo wtedy uczymy się różnych struktur, różnych schematów. Także im więcej wariantów, im więcej debiutów, tym lepiej. Oczywiście będziemy znali to troszkę gorzej, ale to jest bardzo takie myślenie przyszłościowe. A co polecam konkretnie? Myślę, że jakiś debiut taki bardziej agresywny, czyli taki... Królewsko-indyjska? Może być królewsko-indyjska, może być. Ja na przykład grałem obronę holenderską, czyli na D4 grałem ruch F5, można grać gambit wałbrzański, ale raczej takie debiuty, gdzie staramy się przechwycić inicjatywę, zagrać ostrze. Nie jakieś pasywniejsze, typu gambit hetmański, czy tam nie wiem, czy obrona słowiańska może. Czyli na przykład, nie wiem, ja grałem na D4, grałem ruch F5. Albo grałem skoczek F6, C4, C5, D5, B5, gambit wałbrzański. I to jest prosta gra po wałbrzańskim? Znaczy przede wszystkim jest agresywniejsza, tak? Szukamy inicjatywy, tak? Idziemy do przodu, święcimy pionka, gramy po liniach, tak? Tak samo obrona holenderska raczej jest takim debiutem na początek rozwojowym, myślę. Oczywiście tam wśród arcymistrzów nie jest popularne, ale to już decydują to niuanse, ale na początku, jeśli chodzi o rozwój, to bym polecił takie debiuty. Tak. Szybko. Szybko. Ajajaj, ale szparcia, ale przyspieszył.